Czy to jest jakieś święto? A może przedstawienie teatralne? Wszyscy się cieszą, więc czemu te panie z prawej strony są takie niezadowolone? No właśnie. O co z tym wszystkim chodzi? Cześć, z tej strony Hydra w sweterku i zapraszam was na Pewien Sąd. To będzie krótka opowieść o jednym z dzieł polskiego artysty, o tematyce mitologicznej. Namalowany w 1892 roku przez jednego z najbardziej znanych przedstawicieli polskiego akademizmu, czyli Henryka Siemirackiego. Obecnie obraz ten znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Nawiązuje on do jednego z najbardziej znanych mitów, gdzie bogowie poprosili o pomoc człowieka, a zakończyło się to dużą dramą. A jest to nie kto inny jak Sąd Parysa. Obraz ma bardzo złożoną kompozycję i przedstawiono w nim wiele opowieści i emocji. Z jednej strony pokazany jest świat ludzi, którzy oglądają jakieś przedstawienie. Z drugiej zaś greckie boginie, które, no właśnie, postanowiły rozwiązać swój spór, ale czy na pewno? Profanum, czyli to co ludzkie, sakrum, czyli to co boskie, radość, taniec, gniew oraz niezadowolenie. Te wszystkie rzeczy przeplatają się ze sobą na sądzie Parysa Siemirackiego. Ale, zanim o samej opowieści mitologicznej i interpretacji jej malarskiej realizacji, należy zadać bardzo podstawowe pytanie. To znaczy, przyjrzyjmy się temu, co właściwie zostało przedstawione na obrazie. Po lewej stronie, w zacienionej części obrazu, znajduje się grupa ludzi. Na pierwszym planie przedstawione postacie przyglądają się scenie rozgrywającej się w centrum kompozycji. Niektóre z nich są tylko widzami, inne zaś grają na instrumentach. Na drugim planie widoczna jest uczta. Warto zwrócić uwagę na miejsce, w którym się ona odbywa. Jest to kolumnowy portyk, przylega on do budynku, prawdopodobnie jest to rzymska willa. Ściana, przy której się znajduje, pokryta jest malarską dekoracją, która nawiązuje do rzymskiego malarstwa ściennego. Siemiracki odwołuje się w swoim obrazie do jednego z antycznych stylów, w którym dominowały motywy architektoniczne. Druga z widocznych ścian budynku jest zaś ozdobiona fontanną z rzeźbą rybaka i takimi rzeźbiarskimi dekoracjami a la greckie maski teatralne. W najbardziej oświetlonej części obrazu, pod rozwieszoną na drzewach tkaniną, przedstawione są kobiety. Wśród nich znajduje się bogini miłości Afrodyta, która ukazana jest w półakcie. Artysta przedstawił ją jako triumfującą i pełną chwały, w dodatku jest ona koronowana wieńcem. Elementem, dzięki któremu można rozpoznać tę boginię, jest obecność małego, skrzydlatego Erosa, który jest jej dzieckiem. U Siemirackiego są widoczne aż 3 takie przedstawienia. I to nie bez powodu, bo nawiązują one do arszaku Afrodyty, który składał się właśnie z takich postaci. Warto przyjrzeć się dokładniej samej bogini i temu, jak została przedstawiona. Towarzyszą jej 2 kobiety. Sposób ukazania tych 3 postaci przypomina bardzo popularny motyw historii sztuki, to jest 3 gracje. W mitologii greckiej nazywane charytami, w rzymskiej zaś gracjami, pełniły bardzo podobne funkcje, to znaczy były boginkami piękna, wdzięku i powabności. Ich wizerunki znane są ze sztuki starożytnego Rzymu, czy w realizacjach tego tematu z późniejszych epok, jak na przykład we fragmencie renesansowego obrazu Wiosna Botticellego, czy w dziele barokowego malarza Rubensa. Po prawej stronie przedstawione są 2 pozostałe boginie. Są to Hera i Atena. Pierwsza z nich przedstawiona jest w typie dostojnej matrony, w długiej szacie z płaszczem, a jej głowę dekoruje diadem. W taki sposób przedstawiano ją w antycznej sztuce. Druga bogini to Atena. Ukazana jest także w długiej szacie z płaszczem, ale dodatkowo ma hełm
i jest uzbrojona. Taki sposób przedstawiania bogini również odwołuje się do jej antycznej ikonografii, jak na przykład na tej wazie. Okej, ale o co chodzi w tym obrazie? Bo ogólnie jest tak antycznie, są jacyś ludzie, jakiś dom, ktoś tam gra, ktoś słucha, no i są boginie, of course. I co z tego właściwie wynika? Sytuacja przedstawiona na obrazie jest interesującym połączeniem świata sakrum ze światem ludzi. Zebrani śmiertelnicy oglądają scenę z boginiami niczym przedstawienie teatralne. Jedna z nich triumfuje w otoczeniu swojego orszaku, no a pozostałe są nieźle wkurzone. Ale co takiego się stało, że te panie są tak bardzo niezadowolone? Za to akurat odpowiedzialny jest ten oto pan. O, właśnie ten, który siedzi z tyłu na tronie. I jest to Paryz. I jego zadaniem było akurat wybrać najpiękniejszą spośród tych bogiń. Co nie było wcale taką prostą sprawą, ponieważ kandydatkami były Afrodyta, Atena i Hera. Ale od początku, jak w ogóle doszło do tego, że śmiertelnik jest sędzią w sporze bogiń? Historia ta jest dość skomplikowana, jednak warto chociaż w skrócie ją przytoczyć. A wszystko zaczęło się od pewnego wesela i tego, kto został, a właściwie kto nie został zaproszony. Bo był sobie Peleus, który ze swojej młodości razem z innymi chłopami wyruszył na wielką wyprawę po złote runo barana, które miało takie właściwości, że zapewniało dobrobyt tam, gdzie się znajdowało. Podczas tej wyprawy spotkał morską nimfę Tetydę. Ona go nie chciała, on ją chciał bardzo, ona przemieniała się w różne zwierzęta i gryzła go, a on dalej ją chciał i wzięli ślub. I jest wesele na Olimpie, w siedzibie bogów. Na imprezie byli dosłownie wszyscy, ale no nie zaproszono tej oto pani. Więc postanowiła się wprosić i w sumie zepsuć to całe party, bo była to nie lada osoba, a sama bogini niezgody, Eris. I co ona zrobiła? Rzuciła złote jabłko pomiędzy bogów, które miało być dla najpiękniejszej. I się zaczęło. Bo każda bogini uznała, że jest najpiękniejsza. No, może nie każda, a trzy z nich. Afrodyta, Hera i Atena. A były to naprawdę bardzo zawzięte kobiety w tej kwestii, więc zaczęły się kłócić. W tym czasie Hermes na obrazie Siemirackiego jest przedstawiony w bardzo charakterystyczny sposób. To jest z kaduceuszem i maleńkimi skrzydełkami przy czapce. No i on wybrał się na ziemię, znalazł Parysa i powiedział mu: pan rozwiąże ten spór. Parys na to: no dobra. Tak więc sytuacja ta wyglądała trochę tak, że był sobie ten Parys, a wokół niego bardzo, ale to naprawdę bardzo niezadowolone i zdenerwowane kobiety. Ocena wyglądu bogiń w sporze o najpiękniejszą wcale nie była prostym zadaniem, a same boginie utrudniły je, proponując Parysowi różne podarunki w zamian za wygraną. Czy było to przekupstwo? Cóż, ten konkurs w sumie nie miał sprecyzowanego regulaminu w tej kwestii, ale najważniejsze jest jednak to, co boginie proponowały Parysowi. Atena chciała podarować mu mądrość, Hera władzę, zaś Afrodyta, bogini miłości, zaproponowała, jako nagrodę oczywiście, najpiękniejszą kobietę. I właśnie propozycję Afrodyty wybrał Parys. Na obrazie Siemirackiego jest zobrazowana sytuacja właśnie po wyborze najpiękniejszej bogini. Co potwierdza sposób przedstawienia triumfującej Afrodyty ze złotym jabłkiem oraz wojowniczo nastawionych Hery i Ateny. Zaś sprawca tego całego zamieszania znajduje się w tle i obserwuje reakcję bogini. Warto zastanowić się także nad tym, jak wygląda historia motywu Sąd Parysa w historii sztuki.
Interesującą realizację przedstawił Niklaus Manuel w obrazie z około 1517 roku. Artysta zastosował tutaj pewną aktualizację elementów stroju, czy też całego ubioru, do czasów, w których żył. Po czym więc można rozpoznać bohaterów tej sceny? Odpowiedzią są ich atrybuty i pewien bardzo charakterystyczny sposób przedstawiania. Uzbrojona kobieta po lewej stronie obrazu to bogini Atena. Obok niej, w pełnym stroju, jest zobrazowana bogini Hera. Ostatnia kobieta z jabłkiem to Afrodyta, czyli zwyciężczyni sporu o najpiękniejszą. Siedzący mężczyzna to oczywiście Parys, a ponad nim maleńki Eros strzela w niego strzałą miłości. Tak więc w tym obrazie temat i pewne elementy ikonograficzne nawiązują do antyku, jednakże ich sposób przedstawienia, to jest ubiór, to swojego rodzaju XVI-wieczna aktualizacja. Co więcej, przyglądając się temu, w jaki sposób zostały zakomponowane postacie bogiń w tym obrazie, przychodzi na myśl wspomniany już przeze mnie motyw w sztuce, a są to trzy gracje. Rzecz jasna, w tym temacie kobiety ukazane są jako wesołe i tańczące, zaś w sądzie Parysa dwie są niezadowolone, smutne lub wkurzone, jak u Siemirackiego. Innym przykładem realizacji motywu Sąd Parysa jest na przykład ten obraz z początków XIX wieku. Każda z przedstawionych postaci jest bardzo łatwo rozpoznawalna po charakterystycznej ikonografii. Podobnie jak u Siemirackiego, Afrodyta ukazana jest w towarzystwie uskrzydlonych dzieci, Hera zaś ma strój matrony i diadem, a Atena jest uzbrojona. Dodatkowo dwie boginie ukazane są przy swoich rydwanach. Po lewej stronie jest powóz z gołębiami, który należy do Afrodyty. W centrum kompozycji zaś niebiański, taki trochę chmurkowy rydwan Hery z pawiami. Na poprzednim obrazie nad postaciami unosił się Eros. Tutaj zaś z góry całą scenę obserwuje Hermes, posłaniec pomiędzy światem bogów i ludzi, a poznać go można po trzymanym w ręce kaduceuszu oraz skrzydełkach przy czapce i butach. Ale obrazów z motywem Sądu Parysa jest znacznie więcej i w każdym z nich można znaleźć interesujące podejście artystów do tego tematu, jak i innych recepcji motywów antycznych w danych epokach, jak na przykład tu, o tutaj i rzecz jasna, tutaj. Obraz Siemirackiego można odczytać na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, skupiając się na tym, co zostało przedstawione oraz jakie są relacje pomiędzy danymi postaciami. W tym przypadku ważnym jest wyróżnić to, jak mają się do siebie elementy świata bogów i ludzi. A to dlatego, że śmiertelnicy oglądają to, co robią bogowie. Po drugie, warto zastanowić się nad tym, jaki w ogóle motyw podjął artysta i do jakich opowieści mitologicznych się on odwołuje. W pewnym skrócie opowiedziałam o tym, jak doszło do Sądu Parysa, ale to, jaką dramę wywołał, jest już tematem na zupełnie inny film. Po trzecie, obraz Siemirackiego jest kontynuacją artystycznych interpretacji motywu, który już ugruntował się w historii sztuki na przestrzeni dziejów. Można więc zapytać, po co artysta podejmował ten temat? Z jednej strony wprowadza on bardzo ciekawą innowację, gdyż w przeciwieństwie do innych realizacji Sądu Parysa przedstawia go w formie przedstawienia teatralnego, które ogląda publiczność. Skupia się także na postaciach bogiń, zaś Parys, sędzia w sporze o najpiękniejszą, jest umieszczony z tyłu, w cieniu. Taka sytuacja nie miała miejsca w pokazywanych w tym filmie innych obrazach z motywem Sądu Parysa. I dlatego też ten obraz jest tak bardzo intrygujący. Zadając kolejne pytania i dopatrując się kolejnych szczegółów, można dopatrzeć się następnych kontekstów i sposobów odczytania tego dzieła. Ten film
przedstawia zaledwie początek, pewną bazę do interpretacji. Ja zaś zachęcam do własnych poszukiwań i refleksji nad sądem Parysa. Aha, no i pamiętajcie, że tak czy siak, zawsze antyk.